nasz plan był taki, żeby grać jak najdłużej piłką, nawet przy stanie 0-0. W końcu i tak by wpadła ta bramka na 1-0. Tak się stało, drużyna się odkryła, za chwilę drugą dostała. Ten fał polegał na tym, że to był taki 2-3 metrowy wślizg, prawda, w polu karnym. W związku z tym, że wślizg w tych przepisach jest jakby podyktowany, w tym momencie jest rzut wolny za wślizg, wówczas w związku z tym, że było to w polu karnym, został podyktowany rzut karny. No i tutaj według tych zawodników, no, być może była to kontrowersja, natomiast jakby z naszej strony nie było wątpliwości, wszyscy wiedzieli chyba, o co chodzi. Dodatkowo, mówię, ten wynik spowodował to, że to ciśnienie wzrosło. Z tego tytułu też jeden z zawodników dostał dodatkowo żółtą kartkę za krytykę. I to widocznie gdzieś tam spiętrzyło to całe ciśnienie, no i niestety zawodnicy zeszli z boiska. Mogliśmy coś tam powalczyć jeszcze, ale no, emocje wzięły górę i tak się skończyło. Z tych czterech zwycięstw z rzędu wydaje mi się, że to był najłatwiejszy turniej. W finale przeciwnik w ogóle nie podjął walki z nami i po prostu poszli sobie do szatni.